Wędrujemy przez Rzeczycę w pierwszym korowodzie Świętego Mikołaja na terenie naszej gminy. Jest to wspólna inicjatywa proboszcza parafii Świętego Mikołaja. Wezwanie zobowiązuje. Nawiązujemy do tradycji Świętego Mikołaja. Inicjatywa wójta gminy Krzysztofa Adamowicza i szkoły podstawowej w Rzeczycy wraz z gminną biblioteką publiczną. Wspólnie w barwnym korowodzie wędrujemy przez Rzeczycę, niosąc uśmiech, niosąc dobre życzenia przed nadchodzącymi świętami. Czy pan wójt już list do Świętego Mikołaja napisał? Czekamy grzecznie, tak. W tym roku się spróbowałem dobrze, więc może coś tam pod choinką znajdziemy. Barwny, wesoły korowód, pełen radości, stworzony po to, aby nieść uśmiech mieszkańcom Rzeczycy. Obdarowujemy wszystkich napotkanych. Pomocnicy Świętego Mikołaja wręczają cukierki oraz świąteczne życzenia wszystkim, których napotykamy. Bardzo się cieszę, że jest nas tak dużo. Są uczniowie szkoły, są władze gminy i jest niezastąpiona biblioteka. Właśnie machają nam strażacy. Także taki pretekst, żeby połączyć wszystkie środowiska, które tworzą naszą miejscowość. Czy list do Świętego Mikołaja napisany? Tak, oczywiście list został napisany. Święty Mikołaj już dziś rano był, a teraz tylko kontynuujemy przygodę. Pomysł jest wspólny biblioteki i szkoły podstawowej w Rzeczycy. Do tego włączył się pan wójt i ksiądz dziekan, więc bardzo się cieszę, że udało się zrealizować. Pomysł powstał bardzo niedawno, chociaż kiełkował gdzieś tam, czy nawet parę lat. Zbieraliśmy czapeczki czerwone, zbieraliśmy pomysły, zbieraliśmy koncepcję całą. Fajnie, że się udało. Brakuje śniegu, to nic, jest uśmiech, są czerwone czapeczki, jest Mikołaj, są aniołowie. Czego więcej trzeba? Jest radość i uśmiech. I to przesłanie, z którym dzisiaj idziemy, że tak naprawdę nie liczą się najbardziej te fizyczne, materialne rzeczy, ale to, że możemy razem pobyć, pouśmiechać się do siebie, dać sobie dobro. Czy pani Magdalena również swój list do Świętego Mikołaja napisała? Pani Magdalena napisała list do Świętego Mikołaja. Mikołaj jeszcze nie dotarł do mnie. Mikołaju, czekam. Te czapki, które macie na głowach dzisiaj strażacy nasi, to nie są codzienne czapki używane w akcjach. Nie, to są dzisiaj wyjątkowe czapeczki. Czy strażacy wierzą w Świętego Mikołaja? Jasne, że wierzymy. Co roku do nas przychodzi. Przychodzi? Jasne, mamy swoich małych strażaków, zawsze nam coś przynosi. Co przynosi właśnie? Czekoladę, słodycze. To dzieci najbardziej lubią i my też bardzo lubimy.